To, co można zrobić, to jest sprawić, to jest zadanie dla rządu, by zakup samochodów elektrycznych był opłacalny. To jest, on będzie opłacalny, jeżeli na przykład będzie w Polsce będzie tańsza energia. Tańsza energia będzie, jeżeli ona będzie pozyskiwana z polskiego słońca, z polskiego wiatru, a nie z paliw kopalnych. Więc tak naprawdę robota do wykonania jest tutaj u źródła, a nie na forum Unii Europejskiej przez blokowanie tych decyzji. Robota u źródła to jest robota, która przeprowadzi transformację energetyczną, tak, czy zmianę, zieloną zmianę, tak, by była ona korzystna dla zwykłych Polaków. Wtedy te przejście na elektryczne samochody, czy na bardziej bezemisyjny, czy niskoemisyjny styl życia, będzie opłacalny i będzie się odbywać naturalnie. I tak to się wydarzy do 2035 roku bez zakazów i nakazów.